Tango Queen, czyli klacz oznaczona numerem 9. Poza startboxem są jeszcze Premier Rua, Iskra, Master Gold, Calvi on the Rocks oraz Witcher. Podchodzi teraz Master Gold, ogier oznaczony numerem 10. On wchodzi do startboxu w kapturze. Udało się sprawnie go wprowadzić. Jeszcze czwórkę uczestników mamy poza maszyną startową. Podchodzi teraz Iskra. Przypomnijmy uczestników: z jedynką Speedy Girl, z dwójką Sira, z numerem 3 Call Me Home, z czwórką Calvi on the Rocks, z piątką Decorina, z numerem 6 Bold Secret, z siódemką Mola, z numerem 8 Premier Rua, z dziewiątką Tango Queen, z dziesiątką Master Gold, z numerem 11 Iskra i z dwunastką Witcher. Już prawie wszyscy uczestnicy zajęli swoje miejsca w startboxach. Jako ostatnia podprowadzana jest Calvi on the Rocks. Udało się ją wprowadzić, czekamy zatem na sygnał do startu i gonitwa trzecia wystartowała. Bardzo ładny, równy start 12-konnej stawki tam na pierwsze miejsce po zewnętrznej, przy kanacie przesuwa się oznaczony numerem 10 Master Gold. Na drugim miejscu galopuje Premier Rua, na trzecim jest Speedy Girl, tam blisko trzyma się także Mola, blisko jest Witcher oraz Tango Queen, a także Call Me Home. Na 1200-1100 metrów przed celownikiem wciąż na pierwszym miejscu jest Master Gold, na drugim galopuje Premier Rua, na pozycji trzeciej Speedy Girl, chociaż teraz już prześcigiwana przez Molę oznaczoną numerem 7. Mamy już połowę zakrętu, mocne tempo, a świetnie galopuje Master Gold. W ręku tak naprawdę jego przewaga już zdaje się, że jest około 4-5 długości nad drugą w tym momencie Molą i już wyprowadza na prostą finiszową. Master Gold pod Szczepanem Mazurem ma nieco ponad 500 metrów do celownika. Po zewnętrznej stara się rozpędzić Speedy Girl, środkiem dobrze galopuje Mola, przy kanacie jeszcze Call Me Home. Te trzy konie naciskają na Master Golda, który wciąż jest na prowadzeniu. Na 300 metrów przed celownikiem prowadzi Master Gold. Najbliżej niego są Call Me Home oraz Speedy Girl. Jeszcze 150 metrów do celownika. Master Gold i Speedy Girl, ale nie, zbyt duża jest przewaga Master Golda. Wygrywa pod Szczepanem Mazurem, na drugim miejscu Speedy Girl, na trzecim Iskra, na czwartym Call Me Home, następnie Mola, Calvi on the Rocks, a na ostatnim kończy wyścig Tango Queen. Master Gold, ogier oznaczony numerem 10, dosiadany przez Szczepana Mazura, trenowany przez Macieja Jodłowskiego, jako pierwszy minął linię celownika. Kolejny bardzo ciekawy wyścig za nami, gonitwa trzecia, rozegrana w walce znów na finiszu. Master Gold zwyciężył, ale ta walka była raczej za nim, bo było widać od połowy prostej, że ta przewaga jest dość duża. Tempo. Taki wyścig mieliśmy trochę a la Majar albo Amwatch. Bo tempo było niesamowite, powiem szczerze. To jakim tempem wystartowały, to spodziewam się tu dobrego czasu.
No nie było to tempo na czwartą grupę. Nie. Absolutnie. Zresztą widać, bo jak zobaczymy na powtórce, jeżeli możemy, start jest bardzo równy. Tak. Ale za 200-300 metrów zrobił się tak wyciągnięty cały sznur koni na długości kilkudziesięciu metrów. I to za sprawą, patrzmy, jest start, jest naprawdę super. I tutaj od razu już jest, Szczepan wyszedł na prowadzenie. Ale to, co się za nim dzieje, no to tak jakby się poszczególne wagony...